Pana książkę o kotach. Naprawdę? No nie, mój mąż czytał. Ale mi opowiedział. I mówił, że ta książka jest przegenialna. Nasz spektakl jest organizowany na rzecz psów ze schroniska w Krzesimowie, które zostaje zlikwidowane pod koniec czerwca. No, schronisko jest w bardzo trudnej sytuacji. Tak naprawdę umowa schroniska z nadleśnictwem w Świdniku kończy się z końcem czerwca. Też nieznany jest do końca los tych zwierząt. Większość zwierząt jest chorych, bądź też już w podeszłym wieku. No i tak naprawdę tutaj też chcemy pomóc i nieść ideę takiej świadomej adopcji dla osób, które lubią psy, tak, i się tym tak naprawdę jakoś w jakiś sposób zajmują. Jadę do mamusi! To co? Ona jeszcze żyje? Koniec tego! Wychodzę! W tej chwili w schronisku przebywa 45 psów. Porównując to z rokiem 2016, to jest mniej niż 10%, dlatego że wtedy było 673 bodajże psy. Akcja adopcyjna trwa cały czas. To są psy starsze. Najmłodsze mają około 8-9 lat, najstarsze 12. To są psy, które od wielu lat przebywają w schronisku. Wszystkie zabiegi, leczenie finansujemy już od 2 lat wyłącznie ze zbiórek. Organizujemy zbiórki na platformach tych pomocowych w internecie. Pomagam.pl się pomaga. Niejednokrotnie jakieś organizacje, szkoły robią zbiórki u siebie. To umawiamy się tak, że wpłacają do lecznic i po prostu w ten sposób pokrywamy koszty leczenia. To może zrzutka, co? I to z pożyczki. Jako dosyć świeża formacja studencka stwierdziliśmy, że pomożemy tym zwierzakom i przy okazji też fajnie się bawimy, bo to też jest dla nas taka po części zabawa. Nasza działalność rozpoczęła się w grudniu 2017 roku. W tamtym roku wystawiliśmy pierwszy nasz spektakl, który dotyczył starych kabaretów. Natomiast w tym roku postanowiliśmy pójść o krok wyżej. Chcieliśmy po prostu pomóc zwierzakom ze schroniska w Krzesimowie.